Jest taka sztuka, której nie można zrozumieć bez prób zrozumienia umysłu autora, bez poznania jego życiorysu i dysfunkcji. Mroczna, prawdziwa w swoim nieoczywistym okrucieństwie, personalizująca najskrytsze obawy. Twórczość ta potrafi pozostać w umyśle przez długi czas, ponieważ porażając mnogością ukrytych znaczeń, oferuje różne sposoby na rozwikłanie tajemnicy, która nie może być rozwikłana. Mówimy tu oczywiście o sztuce spod pędzla szaleństwa. Witajcie, kochani moi, w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się analizą twórczości bez wątpienia uzdolnionego człowieka, którego niestety strawiła choroba. Jak większość ludzi, o których świat nie powinien zapomnieć, został zapomniany. Ale na szczęście dziś jego dzieła są doceniane, więc artysta w swoisty sposób został wskrzeszony. Ale nie przedłużając, zapraszam Was na opowieść o malarzu, który obcował z diabłami w świecie wróżek. W wielu źródłach można spotkać się z określeniem, że Richard Dutt, Anglik urodzony 1 sierpnia 1817 roku, jest dziwnym przypadkiem. Nazywa się go kontrowersją, nie z powodu tematyki poruszanej w dziełach, ale przez to, jakie zbrodnie popełnił. Zanim jednak do tego przejdziemy, musicie wiedzieć, że jako dziecko Richard nie wykazywał żadnych nieprawidłowości w rozwoju. Był jednym z synów chemika Roberta oraz kobiety o imieniu Mary Ann. Mieszkali w hrabstwie Kent, konkretniej w Chatham. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności artystyczne, które odpowiednio pielęgnowane dzięki wsparciu rodziców pozwoliły chłopcu na dostanie się do odpowiedniej szkoły. Tak więc uczęszczał najpierw do King's School w Rochester, a później w wieku 20 lat przyjęto go do Królewskiej Akademii Sztuki. I o ile wszystko w sferze artystycznej szło dobrze, to niestety codzienność rodziny uległa zniszczeniu, bowiem matka Mary Ann zapadła na tajemniczą chorobę, która zaprowadziła ją do grobu. To wydarzenie już na zawsze pozostanie w sercu Richarda pod postacią tęsknoty. Robert Dutt postanowił przenieść się wraz z dziećmi do Londynu. Nie tylko próbował zacząć życie na nowo, odcinając się od bolesnej przeszłości, ale pragnął też umożliwić swoim potomkom jak najlepszy rozwój. Mężczyzna wspierał Richarda, widząc w nim ogromny potencjał i rzeczywiście ten na studiach radził sobie znakomicie. Nawiązywał przyjaźnie z wieloma rówieśnikami, którzy wraz z upływem czasu stali się szanowanymi artystami, na przykład Augustus Egg czy Henry O'Neill. Wspólnie założyli stowarzyszenie zwane kliką, gdzie to właśnie Dutt grał pierwsze skrzypce. Wyznawali pogląd, że trzeba odciąć się od akademickich reguł, uczynić sztukę przystępną, ponieważ tworzą dla publiczności składającej się nie tylko z osobistości uczelnianych. Spotkania odbywały się co tydzień. Podczas nich dzielono się doświadczeniem i wzajemnie oceniano obrazy. Pomagali również tym, którzy nie mogli dostać się na uczelnię z powodu na przykład swojego statusu majątkowego, ale przejawiali wyjątkowy talent. Niestety często nie udawało się utrzymać tych ludzi w świecie sztuki, gdyż dzieci prostych robotników musiały ciężko pracować już od najmłodszych lat, a to odciągało ich od artystycznych uniesień, zabijając ich ogromny potencjał. Światło chwały wokół Richarda szybko przybierało na sile. Został odznaczony medalem za całokształt twórczości rysowniczej w 1840. Rok później poproszono go o wykonanie ilustracji do książki The Book of British Ballads oraz olejnego obrazu, który zyskał tytuł Śpiąca Tytania. I to dzieło uważane jest za najlepsze, pochodzące ze wczesnego okresu, chociaż niekiedy da się odczuć, że jego styl jeszcze wtedy nie był zdefiniowany. Malowidło porażało ilością szczegółów oraz dbałością o detale. Jak już pewnie się domyślacie, temat był zobrazowaniem sceny drugiej aktu drugiego szekspirowskiego dzieła pod tytułem Sen nocy letniej, gdzie Tytania, królowa elfów, jest otulana do snu przez wróżkowe służki, a w głębi obrazu owinięty cieniem czeka Oberon, przygotowując się do wyciśnięcia soku z kwiatów zranionych strzałą Amora na powieki pogrążonej w śnie piękności, która jednocześnie jest jego żoną. To spowoduje, że po obudzeniu królowa zakocha się w pierwszej osobie, którą zobaczy. Oberon ma nadzieję przechytrzyć żonę i w ten sposób nakłonić Tytanię, żeby oddała mu w służbę jednego z pięknych elfów. Zlecenie ponoć było dla Richarda niezwykle przyjemnym przedsięwzięciem, gdyż po zapoznaniu się z lore opowieści o elfach i chochlikach zafascynował się tym światem. Zaczął więc pochłaniać książki o podobnej tematyce oraz zagłębiać się w fantazyjną rzeczywistość. Jego fascynacja wyjmowała
wyimaginowanymi istotami ściśle powiązana była z ogólną obsesją w stronę folkloru. Chociaż epoka wiktoriańska kojarzona jest z postępem naukowo-technologicznym, to społeczeństwo w tamtym czasie miało to do siebie, że bardzo lubiło rzeczy nadprzyrodzone. Skłonności do wiary w anomalie przybrały formę ruchu spirytualistów, którzy wierzyli w mesmeryzm, jasnowidzenie, biomagnetyzm i możliwość komunikacji ze zmarłymi. Powszechnie uważa się, że fundamenty ruchu zostały postawione 1 kwietnia 1848, gdy w wiosce Hydeville siostry Fox twierdziły, że porozumiewają się z duchem mężczyzny, który został zamordowany w ich domu lata temu. Gazety przyczyniły się do rozpowszechnienia pogłoski, a ta zaintrygowała artystów, mających przecież moc, by fikcję zamieniać w prawdę poprzez kreowanie dzieł. Odbywały się też seanse spirytystyczne, w których brała udział sama królowa Wiktoria, a Arthur Conan Doyle, czyli autor Sherlocka Holmesa, biegał w tamtym czasie po lesie szukając wróżek. Nadużywano naprawdę wielu substancji halucynogennych, by połączyć się ze swoimi przodkami i wystawiano sztuki, gdzie przy użyciu scenicznych sztuczek przekonywano widzów o magii rozgrywającej się tuż pod ich nosem. Komedia Sen nocy letniej była pozycją niemalże obowiązkową. Zainteresowanie Richarda tymi tematami nie było więc niczym nadzwyczajnym. Kiedy obraz został ukończony i zawisł w galerii uczelni, uznano go za mistrzostwo. Był otwartą furtką do wielkiej kariery, a Dad zyskał łatkę artysty zajmującego się baśniowymi tematami. Muszę jednak podkreślić, że jego styl nie był w ogóle przełomowy. Absolutnie nie możemy powiedzieć, że wyznaczał trendy. Ale to nie oznacza, że był mniej istotny czy gorszy niż inni twórcy w tamtym czasie. W czerwcu 1842 w Londynie pojawił się Sir Thomas Phillips. Był poważanym członkiem społeczeństwa. Dobrze sytuowany walijski prawnik, polityk i były burmistrz Newport szukał wśród studentów Królewskiej Akademii Sztuki tego jedynego, który będzie towarzyszył mu w wyprawie do wtedy nie do końca znanych krajów i uwieczniał kulturę na obrazach. Richard Dutt został mu przedstawiony jako 24-letni mężczyzna z niezwykłym pokładem talentu. Obaj czerpali korzyści z tego układu, gdyż artysta mógł w ten sposób poznać odległe zakątki, a objęcie mecenatem studenta dla Thomasa Phillipsa nie tylko było inwestycją, ale i PR-owym zagraniem. Ruszyli przez Europę do Grecji, Turcji, południowej Syrii i Egiptu. Rysunki Dada wiernie oddawały realia tamtych kultur. Przykładał się do swojej pracy z odpowiednią dla niego dbałością i szczegółowością, bardzo podobną do tej, którą widzieliśmy na obrazach o baśniowej tematyce. Pasjonujące podróże nie oznaczały jednak miło spędzonych chwil na odpoczynku. Wręcz przeciwnie. Cała ekipa podróżnicza była wyczerpana i odpoczywali tylko wtedy, gdy musieli. Poruszali się też dość szybko, co sprawiało, że Richard nie miał zbyt wiele czasu na ilustrowanie. Dużo rzeczy musiał więc zapamiętać. Niezwykłe było to, z jaką wiernością oddawał miejsca, które obserwował. Jego umiejętności były bezustannie wystawiane na próby, ale każdej z nich sprostał bez problemu. W listopadzie tego samego roku podróżnicy spędzili wyczerpujące 2 tygodnie w południowej Syrii, przechodząc z Jerozolimy do Jordanii i wracając przez pustynię Engadi. Ta eskapada wpłynęła na stan zdrowia Dada, ale miesiąc później, kiedy zawitali do Egiptu, wydawało się, że Richard odżył. Kompletnie pochłonęła go tamtejsza rzeczywistość. Zagłębiał się w sztukę, pasjonowały go hieroglify oraz mitologia, której zresztą poświęcał najwięcej czasu. Thomas Phillips wspomni później, że miało to wymiar wręcz obsesyjny. Artysta bezustannie czytał mit o Ozyrysie i Izydzie. Według przekazów to boskie duo rządziło Egiptem tak sprawiedliwie i tak dobrze, że okres ich panowania określany był jako Złoty Wiek. Dobrą passę przerwał jednak Set, bóg ciemności i chaosu, który z zazdrości zabił swojego brata Ozyrysa. Poćwiartował jego ciało, po czym wrzucił do rzeki, ale Izyda zdołała je odnaleźć. Wraz z Neftydą przywróciły ofiarę do życia przez złożenie części w całość oraz zawiązanie ich bandażami.
Podczas podróży łodzią w Górę Nilu zauważono pierwsze małe odchyły w zachowaniu Richarda. Zaczął reagować na otoczenie dość niecodziennie. Bredził, że działa pod rozkazem Boga Ozyrysa, z czasem zmiana osobowości przybrała nawet taką skrajną formę, obejmującą urojenia słuchowe, wzrokowe i brutalne zachowanie. Twierdził, że siły wyższe wysłały go na ziemię, by wyśledził samego diabła. Miał się go później pozbyć, uwalniając tym samym świat od cierpień. Myślał również, że papież chce go dopaść. Nadużywał shiszy, co mogło potęgować dziwactwa. Ponoć przez 5 dni i przez 5 nocy się z nią nie rozstawał. Stworzył wtedy malunek zatytułowany Wabli Babli, ponieważ był przekonany, że odgłosy, jakie wydaje fajka wodna, to skomplikowany sposób komunikacji, podobny do języka mówionego. Prace utrudniały mu też ogromne bóle głowy. Nie mógł się wtedy skupić, więc popadał w złość. Podejrzewano, że wyczerpanie organizmu i długa ekspozycja na pełne słońce zafundowały mężczyźnie udar, który to był powodem skrajnego zachowania. Wszyscy zaczęli się bać Dada. W drodze powrotnej zatrzymali się w Rzymie, gdzie malarz rzeczywiście próbował zaatakować papieża, kiedy ten prowadził publiczne spotkanie z ludem. Mówił, że demony motywowały go do zabójstwa Grzegorza XVI. Wraz z patronem szybko opuścili Włochy, wjeżdżając na teren Francji. Był rok 1843, kiedy Richard postanowił opuścić Tomasa Philipsa i zostawiając cały swój dobytek w Paryżu, wrócił do domu. W Anglii jego urojenia nie ustąpiły. Rodzina zauważyła, że jest coś nie tak. Richard był agresywny, przemocowy oraz zmienił swoje upodobania żywieniowe. W sumie to jadł tylko jajka, odmawiając spożycia czegokolwiek innego. Ojciec mężczyzny zabrał go do odpowiednich specjalistów, ale nie mogąc pogodzić się z zaleceniami o umieszczeniu syna w szpitalu psychiatrycznym, postanowił po prostu zapewnić Richardowi odpowiednie warunki, by mógł wrócić do zdrowia. Oboje wierzyli, że jest to tylko etap przejściowy, wynikający z przemęczenia. Niestety z czasem i z dala od gorących pustyń stało się jasne, że szaleństwo nie spowodowane jest przez udar. Pobyt na wsi w towarzystwie świeżego powietrza oraz natury nie doprowadził do poprawy. Głowę Dada wypełniały krwawe wizje. Mówił, że słyszy głosy bogów, którzy zmuszają go do walki ze złem. Dużo wtedy pisał i z jego notatek wiemy, że zdawał sobie sprawę z tego, że dzieje się coś niepokojącego z jego zdrowiem. Cytując, podekscytowanie tymi scenami wystarczyło, by wypaczyć mózg zwykłego człowieka, takiego jak ja, i często kładłem się w nocy z wyobraźnią przepełnioną dzikimi kaprysami. Wtedy naprawdę i szczerze wątpiłem we własne zdrowie psychiczne. Zdawało się, że niestabilność potęgowana obsesją na punkcie egipskiej mitologii powoli zjada umysł tego zdolnego człowieka. Nie cierpiały jednak na tym dzieła, które tworzył. Dokończył ilustracje, wysyłając je do swojego patrona. Dopełnił tym samym wcześniej zawartej umowy. Jego ojciec, chcąc zrozumieć chorobę syna, zaczął poszukiwania najlepszych specjalistów. Niestety zaślepiony rodzicielską miłością, nie mógł pogodzić się z żadną postawioną diagnozą przez psychiatrów. W letniej posiadłości natomiast Dad nabierał przekonania, że jego rodzic jest ucieleśnieniem samego szatana. Pewnej sierpniowej nocy obaj mężczyźni wybrali się do knajpy, żeby wspólnie zjeść posiłek. Wypili też nieco alkoholu. W trakcie spożywania wysokoprocentowych napoi Richarda nawiedziły okropne wizje. Zobaczył w swoim ojcu demona. Stwory oplatały jego ciało, a gdy ten mówił, z ust wystawały diabelskie języki. To przeraziło artystę, który, utwierdzając się w przekonaniu, że rozmawia z samym diabłem, postanowił zgładzić to zło. W drodze do domu senior rodu udał się na stronę za potrzebą. Richard poczekał chwilę, po czym zakradł się od tyłu do niczego nieświadomego ojca. Zaciskając palce na uchwycie brzytwy, jednym ruchem podciął mu gardło. Nie możemy być pewni, jak przebiegło to zdarzenie. Wiemy, że Richard oddał również kilka ciosów w martwe już ciało. W ten sposób wypełnił wolę Ozyrysa. Co zrobił po morderstwie? Nigdy nie wyjaśnił. Następnego dnia zwłoki odnaleźli lokalni mieszkańcy i przenieśli je do pobliskiego sklepu, by stamtąd zadzwonić po lekarza oraz policję. Służby po przybyciu na miejsce nie zidentyfikowały ofiary. Medyk stwierdził, że mężczyzna bronił się przed śmiercią. Miał liczne rany oraz siniaki, a jego odejście poprzedzała bardzo długa droga cierpienia spowodowana wykrwawianiem. Richard Dad więc przez chwilę był bezkarny. Udał się do najbliższego portu, skąd złapał prom płynący do Francji.
Planował zaszyć się w Paryżu. Był jednym z wielu pasażerów, ale tylko jego wyróżniało poplamione krwią ubranie. Dad przez większość czasu siedział w odosobnionym miejscu i pisał coś na kartkach. Jeden z funkcjonariuszy, który również płynął do Francji, postanowił zainteresować się niepokojąco zachowującym się mężczyzną, ale z niewiadomych powodów po krótkiej rozmowie pozwolił Richardowi spędzić resztę rejsu w spokoju i dopłynąć do celu. W międzyczasie w Anglii brat Dada rozpoznał ciało ojca. Zaczęły się poszukiwania malarza, który był ostatnią osobą, z jaką zamordowany miał styczność. Nie podejrzewano jednak, że to właśnie syn dokonał zbrodni. Raczej myślano, że może być teraz w niebezpieczeństwie, przetrzymywany lub po prostu źle traktowany. Richard natomiast, po dotarciu do Francji, w przypływie szaleństwa, znów zaatakował brzytwą. Tym razem padło na przypadkowego turystę. Świadkowie zdarzenia sprawnie zareagowali, odciągając oprawcę od ofiary, ratując przy tym życie niczemu niewinnego człowieka. Wezwano policję, która zjawiła się szybko. Zabrano Dada na przesłuchanie. Tam mężczyzna wyznał, że motywem jego działań były głosy, które kazały mu wypełnić wolę Boga Ozyrysa i zgładzić wszelkie grzechy tego świata. W notatkach, jakie przy nim znaleziono, tych samych zresztą, które sporządził na statku, spisał mnóstwo nazwisk, również bardzo ważnych ówcześnie ludzi, takich jak władca Austrii. Zapytany o powód, powiedział, że są to słudzy złego i zamierza ich unicestwić. Na szczycie tej listy był jego własny ojciec. W tamtym czasie karą za morderstwo była śmierć, ale ze względu na oczywiste psychiczne dysfunkcje, Richard został umieszczony w zakładzie dla umysłowo chorych. Miał szczęście, ponieważ prawo zmieniło się kilka miesięcy przed jego zbrodnią. Wszystko zapoczątkował zamach, gdy inny obłąkany mężczyzna postrzelił brytyjskiego premiera, powodując tym jego zgon. Nie przyznał się do winy, tłumacząc swoją zbrodnię szaleństwem. Dowody wniesione do sprawy stwierdzały, że oskarżony może trwać w spokoju przez lata, ale pod wpływem złudzeń jego wybuchy mogą nastąpić w każdej chwili. Wcielał wtedy w życie swoje gwałtowne i ekstrawaganckie czyny. Richard więc we Francji nie miał rozprawy. Uznany za niepoczytalnego, został oddelegowany do szpitala psychiatrycznego i spędził w nim 10 miesięcy. Został zbadany i diagnoza stwierdzała, że Dad ma obsesję na punkcie zabijania. Podczas gdy artysta spędzał dni w ośrodku zamkniętym, policja w Anglii zdecydowała się przeszukać jego pokój. W ich mniemaniu szukali wskazówek dotyczących miejsca pobytu Richarda. Nie spodziewali się, że szybko zaczną postrzegać go jako głównego sprawcę morderstwa, bowiem znaleziono szkicownik obfitujący w rysunki członków rodziny i przyjaciół Dada. Wszystkie namalowane bajecznie szczegółowo, ale wszystkie z poderżniętymi gardłami. W 1844 inspektor ze Scotland Yardu, dowiedziawszy się o tym, gdzie przebywa potencjalny ojcobójca, przyjechał do Francji. Miał eskortować Dada z powrotem do ojczyzny. Zastał go w stanie całkiem dobrym. Psychozy mężczyzny ustąpiły i nie wspominał już o egipskich bogach. W Anglii ponownie zbadano jego zdolności poznawcze. Odbył się proces, w którym udowodniono nieporadność i skłonność do szaleństwa, jaki odziedziczył Richard, ponieważ okazało się, że obłęd towarzyszył jego rodzinie już od dziesięcioleci. Niestety ród Dadów cierpiał na różne zaburzenia. Nawet dwoje rodzeństwa malarza znajdowało się w szpitalach psychiatrycznych. Po rozprawie on również miał wylądować w takiej placówce. Bedlam Hospital, znany lepiej jako po prostu Bedlam, był jednym z najstarszych zakładów zamkniętych w Europie i warunki tam odbiegały od dzisiejszych standardów dość drastycznie. Przed powstaniem azylu w 1676 osoby z zaburzeniami psychicznymi lub trudnościami mentalnymi były pod opieką swoich rodzin. Ci, których nie można było trzymać w domu, gdyż odznaczali się na przykład agresją, często kończyli na ulicy. Dożywali do końca w nędzy, żebrząc o jedzenie. Lokalne parafie co prawda wspomagały najuboższych, ale to stanowiło krople w morzu potrzeb. Bedlam wybudowany został więc po to, by zapewnić tym ludziom schronienie. Budynek z zewnątrz był przepiękny. Posiadał fasadę z kolumnami korynckimi i wieżyczkami zwieńczonymi kopułami, które zostały zainspirowane pałacem Tuileries Ludwika XIV. Ogród zdobiły kamienne ścieżki plączące się między bujną roślinnością. Ogólnie wrażenie przywodziło na myśl bogatą posiadłość w typie Wersalu. I o ile z zewnątrz azyl budził zachwyt, to w środku tego piękna rozgrywał się prawdziwy horror.
Pałac dla wariatów skrywał w sobie wiele cierpienia, wiele eksperymentów. Trzymał w swoich salach przykutych kajdanami ludzi, półnagich, zachowujących się jak zwierzęta wepchnięte do zbyt małego chlewu. Na pozór senne korytarze przecinał bełkoczący krzyk przemocy. O historii tego szpitala prawdopodobnie kiedyś wam opowiem, ponieważ ma naprawdę złą sławę. Składa się na to kilka czynników, w tym wojna, a odrazę może budzić fakt, że turyści urządzali sobie wycieczki do tego budynku specjalnie po to, by zobaczyć ludzi chorych. Richard Dutt, stawiając swoją stopę na terenie tego budynku, miał zaledwie 27 lat. Zdiagnozowano go jako posiadacza maniakalnej depresji, co dzisiaj możemy przełożyć na dwubiegunowe zaburzenie osobowości. Był trzymany w specjalnej celi przeznaczonej dla kryminalnych szaleńców, gdzie spędzał czas z ludźmi różnego typu. To miało na niego dewastujący wpływ i pogorszyło jego stan. Reporty lekarzy z tamtego okresu opisują go jako niespójnego i zwodniczego w swojej rozmowie, co nie zmieniało faktu, że potrafił ciągle tak samo świetnie malować. Zresztą był do tego zachęcany. Mimo gotyckiego wizerunku wiktoriańskich przytułków, mężczyzna otrzymał potrzebne materiały, by móc zajmować się tym, co jako jedynego uspokajało. Malował często dla personelu szpitala, a to przyczyniło się do uzyskania specjalnego statusu i traktowania go znacznie lepiej niż innych pacjentów. Miał nawet wydzieloną przestrzeń, by nikt mu nie przeszkadzał. To, co malował, jest dziś postrzegane jako piękne. Niesamowite archiwum niespokojnej wyobraźni. W 1852 stworzył niezwykły portret jednego ze swoich lekarzy, który obecnie wisi w Szkockiej Narodowej Galerii Portretów. Później powrócił do malowania wspomnień z podróży, jakie odbył ze swoim patronem. Z precyzją oddawał realia odległych kultur, chociaż widać tam również wiele szczegółów surrealistycznych. Był to swoisty prolog powrotu do baśniowego tematu. Okres spędzony w azylu określa się jako najbardziej owocny czas, kiedy to powstały największe dzieła. Najsłynniejsze z nich to Fairy Feller Masterstroke, które powala niesamowitą ilością szczegółów i ogromem ukrytych znaczeń. Obraz ten tworzony był przez 9 lat od 1855 do 64. Jest niesamowity również dlatego, że płótno nie jest duże. Ma zaledwie 54 cm wysokości i 40 cm szerokości, co sprawia, że odbiorca może czuć się przytłoczony nienaturalną precyzją malarza. Tematyka skupia się na wątkach oczywiście fantastycznych. Widzimy wiele humanoidalnych, miniaturowych postaci, które zajęte przeróżnymi rzeczami zalewają swoją obecnością runo leśne. Mnogość ukazanych sytuacji wydaje się chaotyczna, jednak wcale taka nie jest. Perspektywa jest spłaszczona, świat został posortowany na różne poziomy, nawet pozornie przypadkowe elementy natury są obsesyjnie zorganizowane. Z wiersza napisanego przez Richarda wiemy, że żaden element nie został namalowany przypadkowo. Gdy patrzymy przez bałagan orzechów i jagód, plątaninę traw i łodyg, dostrzegamy scenę, która doskonale pasuje do wizualizacji snu nocy letniej. Malunek zawiera wszystkie elementy, które składały się na wczesne wiktoriańskie wyobrażenie o fantazjach. Bujny krajobraz nadrzewny, światło księżyca, świetliki, florę i faunę lasu, od bogatej różnorodności kwiatów po drobne muchomory. Oczywiście nie zabrakło również po prostu swawolących wróżek i elfów, ale to, co jest najbardziej niezwykłe, to fakt, że im dłużej patrzymy na obraz, tym więcej zależności, ukrytych znaczeń i relacji widzimy. Każda postać, nawet najmniejsza, potraktowana jest z taką samą czułością, co pozostałe. Richard ożywiał je, nadając im niepowtarzalny charakter. Tytułowego drwala dostrzegamy w centrum obrazu. Postać bierze zamach, dzierżąc w dłoni siekierę z zamiarem rozłupania orzecha. Skorupka ta posłużyć ma za karocę dla królowej elfów Mab, która jest ledwo widoczna na obrazie. Ogólnie to dzieło nigdy nie zostało ukończone. Widzimy to na przykład w braku ostrza siekiery, co niektórzy interpretują jako wizualizację wyparcia swoich zbrodni dokonanych przy użyciu brzytwy. Możemy dostrzec, że wiele postaci z zaciekawieniem obserwuje proces rozłupywania orzecha, co jest dość abstrakcyjne z uwagi na to, że ta w świecie obrazu jest czymś niematerialnym. Przed drwalem stoi patriarcha, wyciąga rękę, by dać sygnał do ciosu. Wokół ronda jego wielkiego kapelusza z papieską trójwarstwową koroną jest
jest rozstawionych wiele mniejszych postaci, w tym właśnie królowa map we własnej osobie. Ponad nimi stoi wyraźnie rozpoznawalna para. To Beron i Tytania, wyraźnie pogodzeni, obserwowani przez starą wróżkę. Prawie każdej postaci towarzyszy inna postać. Czasami ma się wrażenie, że z tła wyłaniają się kolejne sylwetki, których wcześniej tam nie było. Barwy wykorzystane do namalowania obrazu oscylują między zimnym a ciepłym nastrojem i są zestawione na zasadzie kontrastu. Górną część wypełnia niebieski zbiornik wody, kiedy na dole dostrzegamy rozlewającą się złocistą substancję, być może to świeży miód. Mimo że kolorystyka wydaje się wyblakła, autor zaserwował wiele akcentów kolorystycznych, wybijających postacie z jednolitego tła. Zastosowana jest tu również sztuczka z kolorami dopełniającymi, co idealnie widać na przykładzie pary kresnali. W wielu miejscach możemy dostrzec zarysy oczu czy twarzy oraz doszukać się rytmiki w pozornie losowych wzorach. Jest to odzwierciedlenie stanu emocjonalnego Dada, który nieustannie czuł się obserwowany, a jego myśli tonęły w hałasie. Hybryda ważki i konika polnego to jeden z wielu przykładów kreacji fantastycznych stworzeń malarza. Po prawej na górze widnieje postać aptekarza z moździerzem. Jest to nawiązanie do zamordowanego ojca zajmującego się chemią. Na uwagę zasługuje również dwoje kochanków znajdujących się po lewej stronie między służkami a parą krasnoludów. Mężczyzna chwyta kobietę od tyłu, za ramiona, podczas gdy ta uciska swoje gardło. Jest to prawdopodobnie przelanie na płótno wspomnień morderstwa, jakiego dopuścił się Dad. Feller natomiast jest w centrum uwagi wielu postaci w kompozycji, z których większość jest w ten czy inny sposób wyraźnie niepokojąca. Twarde twarze, ogromne łydki, służki, postać owada grającego na trąbce, a zwłaszcza mały staruszek z białą brodą, obserwujący sytuację błędnym spojrzeniem. Trwa w osamotnieniu, mimo chaosu wokół niego. Mały, człekokształtny elf, który wydaje się być zestresowany całym tym mętlikiem. Ten sam wzrok, zezowate oczy możemy zobaczyć na innych dziełach Dada, takich jak na przykład Agonia. Wierzy się, że jest to autoportret samego Richarda. Autor w wierszu o swoim obrazie zidentyfikował postać jako pedagoga. Określał też tam swój stan zdrowia psychicznego, mianem kompletnej dezorientacji. Inne dzieła również ukazują, z jaką wielką traumą zmagał się mężczyzna. Mogłoby się wydawać, że jego umysł, zmęczony chorobą, odrzucił myśl o rzezi, jakiej dokonał, ale w swoich szkicach Dad ukazywał, co naprawdę czuje. Stworzył 33 rysunki akwarelowe, zatytułowane Ilustracje namiętności. Ukazują one żal, smutek, miłość, zazdrość oraz nieprzerwane wyrzuty sumienia, jakie powodowała świadomość popełnienia morderstwa. Tak samo jak większość prac są wykonane w małej skali. Okłamują odbiorcę, przekonując go o tym, że są tylko wytworami wyobraźni, podczas gdy oddają realia trawionego winą umysłu. Te obrazy są pozbawione ołowianego ciężaru, który charakteryzował sztukę wiktoriańską, naznaczone cierpieniem i szaleństwem, ale jednocześnie piękne i niepowtarzalne, ociekające onirycznymi halucynacjami. W Londynie plotkowano o niezwykłej historii artysty. Odpowiednio do tamtych czasów nieco za bardzo fascynowano się krwawym tłem Dada. Mówiono jednak głośno o jego bezsprzecznym talencie. Henry Herring, który spełniał się w roli fotografa, pewnego dnia przybył do szpitala, by wykonać zdjęcie Richardowi, kiedy ten pracował nad obrazem przedstawiającym Oberona i Tytanie. Ten obraz też wymaga omówienia, ponieważ widzimy w nim wręcz mikroskopijne detale. Każdy skrawek płótna został zaplanowany. Znów widzimy perspektywę, która definiuje wielkość postaci. Znów pojawiają się zarysy oczu. Jest też nawiązanie do odległych krajów, jakie odwiedził Dad, co widzimy w chłopcu trzymającym tren Tytanii. Tak w ogóle to zdjęcie Herringa jest najczęściej pokazywaną fotografią w kontekście tego artysty. Z czasem Richard został przeniesiony do innego szpitala, gdzie tym razem diagnoza brzmiała schizofrenia paranoidalna. Był to wyrok, który przedtem usłyszała też dwójka jego rodzeństwa. W jego chorobie, gdzie mowa o Ozyrysie i diabłach, widzimy, jak mieszają się religie, z którymi miał do czynienia Dad. Możemy tylko przypuszczać, że tkwił wtedy w wykreowanych światach, graniczących z rzeczywistością. W nowej placówce nie zagrzał długo, bo umieszczono go w Broadmoor, gdzie w 1886 dokonał żywota i wraz z jego śmiercią umarła też pamięć o nim.
W 1930 mistrzowskie cięcie baśniowego Drwala zostało podarowane w prezencie ślubnym pewnemu poecie, który nie planował zatrzymać dzieła. Zwrócił je do muzeum. Dekadę później w muzeum w Cambridge odnaleziono wersję Ferry Feller's Masterstroke, wykonaną akwarelami. Uważa się, że jest to prototyp właściwego, chociaż nieukończonego dzieła. Dad używał tutaj techniki rysunkowej, pochłaniającej mnóstwo czasu, czyli stippling, w której to obszary światła i cienia są tworzone wyłącznie przy pomocy kropek. Wykonanie tak pracochłonnego szkicu pod właściwy obraz może świadczyć o tym, że malunek ten miał wyjątkowe znaczenie dla mężczyzny. Widzimy też znów obsesyjną dbałość o detale. Do 1960 tak naprawdę nikt nie postrzegał Richarda jako znaczącego malarza. Tak właściwie był na liście artystów zapomnianych i taki stan rzeczy utrzymywał się do wystawy jego prac w Tate Gallery w Londynie, która miała miejsce w 1974. Tamtego dnia Richard Dutt powrócił do życia. Ciekawostką jest też to, że zespół Queen wydał utwór pod takim samym tytułem co najsłynniejsze dzieło, gdzie tekst mniej więcej wymienia postacie widoczne na obrazie. Był to swoisty hołd dla tego niezwykle interesującego obrazu. Drugą ciekawostką jest też fakt, że jeden z zaginionych malunków Dutta został odnaleziony na aukcji internetowej. Właściciel niezwiązany ze światem sztuki chciał pozbyć się szkicownika za grosze, gdyż zalegał on w stercie przeróżnych rupieci na strychu. Bezcenne dzieło rzuciło się w oczy anonimowemu kolekcjonerowi, który bez zastanowienia wylicytował kilkudziesięciostronnicowy album, wypełniony starymi fotografiami, pamiątkami, autorskimi akwarelami, a nawet zasuszonymi liśćmi. Wśród mało znaczących pamiątek był obrazek podpisany jako kobieta z wędrownym pieśniarzem, namalowany ręcznie w 1874. Fotografie pochodzące z Broadmoor potwierdziły, że niewielkie dzieło wyszło spod pędzla Dutta. Nie jest jasnym, jak album znalazł się w prywatnych zasobach, ponieważ osoba, która wystawiała go, twierdzi, że nie potrafi udokumentować autentyczności akwareli ze względu na brak powiązań między jego zmarłą dawno ciotką a artystą. Nowy nabywca zaś mówi, że znalezisko nie zostanie nigdy sprzedane ze względu na sentyment, jakim darzy twórczość Richarda Dutta. Od dawna był zainteresowany tym bezsprzecznie intrygującym człowiekiem, ale nigdy nie przypuszczał, że kiedykolwiek stanie się posiadaczem jednego z tych niesamowitych dzieł. I to by było na tyle, moi drodzy. Sprawdźcie swoje strychy, bo może macie też tam coś, czego świat poszukuje od wielu dziesięcioleci. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was interesujący, bo ja osobiście uwielbiam wracać do tych obrazów. Ciągle odkrywam coś nowego, ciągle mam ogromne pole do interpretacji, co niezwykle mnie zachwyca, mimo smutnego backgroundu. Zapraszam na grupę facebookową Rycerze Niedoli, gdzie znajdziecie linki źródłowe, oraz na Instagrama. Informuję tam o nowych odcinkach oraz daję ankiety, w których możecie głosować na kolejne tematy. A teraz się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Bajo.